Witam wszystkich, ja jestem Mutu. Dzisiaj przetestujemy sobie kebaba Fagito, który znajduje się tam w Ostrowcu naprzeciwko Lidla. Ulica Polna 95. Jest czynny od 10 do 20. I tutaj jak kupujecie, to dają wam takie naklejki i za 10 takich naklejek jest darmowy kebab. Kebab tak zapakowany. Tu jest 10 zł, mały w bułce. Czekaj, rozpakuję go. I nasz kebab prezentuje się tak. Widzimy, trochę się rozwalił. Ta bułka w ogóle nie jest taka sztywna, tylko taka, widzicie, jak guma. Ale widzicie, nawet tutaj dużo składników. Widzicie, jakieś pomidorki, sałata, ogórek, mięso. No i dobra, próbujemy. Widzicie? Mięso z kurczaka. Bardzo dobre. Tutaj jeszcze macie. Ono jest taką przyprawą posypaną. I tam dalej cały czas kurczak. Ogólnie dużo mięsa, mało tych warzyw, co mi się podoba. Spoko, tylko taki suchy, mało sosu bardzo jest. Widzicie, bardzo mało sosu. Ogólnie muszę przyznać, że może smak jest ok, tylko ta bułka jest, powinna być ogólnie większa, bo zobaczcie, co tu się robi. O, jest bułka jak guma i tutaj jest kebab. Ta bułka w ogóle nie pasuje do tego kebabu, powinna być większa i bardziej skupiąca, sztywna, a to jest jak guma. Od spodu jeszcze tutaj widzicie, w jednym miejscu spalona, widać. Mały to jest ten kebab troszkę, jak za 10 zł, to jadłem większe. A jeszcze sobie zobaczę, smak wam ocenię. No smak, tak jak mówiłem, ok. Tylko brakuje mi tu więcej sosu, żeby dodać. No, także jak chcecie, możecie sobie takiego kebaba spróbować. Na minus to to, że jest troszkę mały i bułka jest do dupy. A poza tym może być. Także to byłoby na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I jeszcze macie numer konta bankowego. Jakbyście chcieli, to tam możecie wpłacić coś na testy, to byłyby częściej. Jak nie chcecie, to was nie zmuszam i do następnego razu, trzymajcie się, hej.